Tak, znowu piję wodę z tego kubeczka. Problem. Hej wszystkim, to Witch, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z kontentu alkoholowego. Okej, okay. Zastanawiałem się, co mogę do was nagrać, żeby was chodziło pod lalki, ale żeby to nie była unboxing lalki, bo mnie nie stać. I zawsze mnie dziwiło, czemu ludzie tak bardzo lubią oglądać reakcje na coś i to, jak ludzie oglądają coś innego. Like, czemu? I właśnie dlatego dzisiaj stwierdziłem, że obejrzymy sobie i zareaguję. Zobaczcie moją reakcję na reklamę Monster High. Po polsku w sensie. Zrobię to wam miejsce, żebyście wiedzieli, co oglądam. Mam mój stary telefon, don't judge me, iPhone 7. I mam case'a z Bratz. Polecam każdemu. Okej, tu powinniście widzieć wszystko, co się dzieje na moim ekranie. Oby. I okej, zobaczmy. Reklama Monster High, bohaterowie, sierpień 2011. O mój Boże. Witajcie w Monster High, najlepszej szkole dla dzieci legendarnych potworów. Oto nowa uczennica, Frankenstein. Czekajcie, pamiętam, że w tych reklamach była Ewa Farna. Nie wiem, czy to będzie ta reklama, czy to będzie inna reklama. Czuję się tutaj taka pełna życia! O nie, znowu! Laguna Blue, drużyna pływacka. Wygrywamy, bo trenujemy z najlepszymi piraniami. Claudine Wolf, taniec w pełni. Nie umiem mówić. Nie umiem oglądać i jednocześnie do was mówić, what the fuck. I też umiem prać w kamerę. Nim nie uszczęśliwia. Drakulora, wampir wegetarianka. Nasza stołówka oferuje wiele potraw bez krwi. Gorąca para, Clio i Deuce. Drużynowa, czyli liderek, a to mój chłopak. Nawet o tym nie myśl. Umierasz z ciekawości? Dołącz do nas. Monster High. Upiory z klasą. Nie kojarzę tej reklamy, ani trochę. Pamiętam reklamę, w której było... Od kim Monster High, tak jak ja, Ewa Farna. Nie wiem, czemu to pamiętam, matko boska. O, hej, parodia. O, jest teledysk wyfarny, ale czy jest jakaś polska? Zobaczmy tą reklamę. Witamy w Monster High. Poznajcie tajemnicę upiornej szkoły i jej uczniów. Oto Clio Denial. Claudine. Ja tą reklamę pamiętam. To chyba była jedna z pierwszych reklam. Pamiętam to. I o ironio, stwierdziłem, że lalki były idiotyczne i mi się nie podobał na początku. Potem to za nie zmieniłem w sumie, ale... Frankenstein. Laguna Blue i Drakulora. Umierasz z ciekawości? Dołącz do nas. Monster High. Upiory z klasą. Nie było tej kwestii. Dlaczego? Ja zupełnie tą kwestię, że było odkryć Monster High tak jak ja, Ewa Farna. Gdzie to jest? Mam nadzieję, że nie zrobimy filmu przez muzykę. W sensie mam nadzieję. Monster High, lalki i Ewa Farna. Polski język jest trudnym językiem. Ogólnie wydaje mi się, że Mancel bardzo dużo pieniędzy wpakował w reklamowanie tych lalek. W sensie piosenka po polsku śpiewana przez Ewę Farnę, która była wtedy dość popularna. Teledysk. Teraz tak nie robią w sumie, a szkoda. Monster High, strach, kamera, akcja. Lalki. Bohaterki nowego filmu DVD Monster High. Strach, kamera, akcja. Mają styl i upiorny talent. Claudia. Scenarzystka z pazurem. Artystka, wizerzystka. Upiorna operatorka. Elisabeth. Gwiazda. Pamiętam tą reklamę mniej więcej. Pamiętam tą reklamę i... Elizabeth. Której nie mam, pewnie nigdy nie będę miał, bo jest wciul droga i każdy z jej ceną przegina. Okej, ta lalka jest naprawdę śliczna, ale nie przesadzajmy, okej? W sensie lalka to lalka. A biorąc pod uwagę to i ta lalka trzeba kosztować, to niedługo za taką lalkę będę mógł zbudować dwa bliźniaki. Lalki Monster High, 13 życzeń. Monster High! Prosto z filmu 13 życzeń. Nawiedź nas na kilka chwil. Ta impreza ma swój styl. Gdy się bawisz Monster High, zabawa jest naj. Czemu to pamiętam? Okej, jakby te piosenki. Nie... Mater, czemu tego się nie pojmujcie swoich lalek? W sensie, zabrzmi głupio, ale te wszystkie reklamy kiedyś lalek i lalki same były o wiele ładniejsze. Co się stało? Pamiętam, że była jeszcze reklama z jednego filmu, która leciała non-stop i to był chyba taki okres, kiedy Monster High powoli chyba już się kończyło. W sensie, wtedy na pewno wchodziło Ever After High, tak mi się wydaje. Czyli anyway, so. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jest mi po prostu przykro, tak moja znowu za wysoko, czekajcie. Jest mi po prostu przykro, że te reklamy już nie istnieją. W sensie, że takich reklam już nie ma. Że rzadko która firma już tak robi. Okej, okay, MGA i Rainbow High promują się, ale ich reklamy nie podobają mi się aż tak. Jestem zdania, że te stare reklamy, te piosenki wszystkie były wiele lepsze. Albo po prostu się starzeje. Kto wie. Okej, okay, dziękuję za obejrzenie. To tyle w tym odcinku.
Mam nadzieję, że mój filmik nie będzie zdjęty przez Mattela. Proszę, Mattel. Jeśli jeszcze mnie subskrybujesz, to czemu to robisz? Dup to teraz. W tym momencie. I dziękuję za obejrzenie. Cześć, na razie, pa, pa. No i widzimy się wkrótce. Bajo. We'll be right back.